Ewangelia Świętego Jana, rozdział 7. Po tych wydarzeniach Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, gdyż Żydzi usiłowali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Powiedzieli więc do Jezusa i jego bracia: odejdź stąd i idź do Judei, aby również twoi uczniowie mogli zobaczyć czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie działa niczego w ukryciu, jeśli stara się być jawnym. Jeśli więc czynisz takie rzeczy, to ujawnij się światu. Jego bracia bowiem nie wierzyli w niego. Jezus im odpowiedział: mój czas jeszcze nie nadszedł, podczas gdy dla was każdy czas jest odpowiedni. Was świat nie może nienawidzić, mnie zaś nienawidzi, gdyż ja poświadczam, że jego dzieła są złe. To wy udajcie się na święto, ja nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. Po tej wypowiedzi pozostał w Galilei. Gdy jego bracia poszli na święto, poszedł na nie także i on, jednak niejawnie, lecz potajemnie. Podczas święta Żydzi poszukiwali go, rozpytując się, gdzież on jest. Także wśród tłumów powstało z jego powodu wielkie zamieszanie. Jedni twierdzili, że jest dobry, inni natomiast, że nie, lecz zwodzi lud. Jednak z obawy przed Żydami nikt nie odważył się mówić o nim jawnie. W połowie święta Jezus poszedł do świątyni i nauczał. Zdumieni Żydzi pytali: skąd on tak dobrze zna pisma, skoro się nie uczył? Jezus im odpowiedział: moja nauka nie jest moja, lecz pochodzi od tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce spełniać jego wolę, przekona się, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też nauczam sam od siebie. Kto przemawia od siebie, szuka własnej chwały. Ten zaś, kto szuka chwały tego, który go posłał, okazuje się wiarygodny i nie ma w nim nieuczciwości. Czy to nie Mojżesz dał wam prawo, a mimo to nikt z was nie przestrzega tego prawa? Dlaczego usiłujecie mnie zabić? Wtedy tłum zaczął krzyczeć: jesteś opętany przez demona. Kto usiłuje cię zabić? Na co Jezus odparł: dokonałem jednego czynu, a was wszystkich to dziwi. Przecież to Mojżesz dał wam obrzezanie, a nie pochodzi ono od niego, lecz od praojców, i w szabat dokonujecie obrzezania człowieka. Jeśli więc dokonuje się obrzezania kogoś w szabat, aby nie naruszyć prawa mojżeszowego, to dlaczego oburzacie się na mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie osądzajcie według pozorów, lecz wydawajcie sprawiedliwy wyrok. Niektórzy mieszkańcy Jerozolimy zastanawiali się, czy nie jest on tym, którego usiłują zabić? Tymczasem naucza całkiem jawnie i nikt mu się nie sprzeciwia. Może przywódcy rzeczywiście uznali, że jest Chrystusem. Wiemy jednak, skąd on pochodzi. Gdy natomiast przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Jezus zaś nauczając wołał z mocą w świątyni: wprawdzie znacie mnie i wiecie, skąd pochodzę. Nie przyszedłem jednak od samego siebie, ale wiarygodny jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, gdyż od niego pochodzę, to on mnie posłał. Próbowano go więc uwięzić. Nikt go jednak nie pojmał, ponieważ nie nadeszła jeszcze jego godzina. Wielu z tłumów uwierzyło w niego i mówiło: czy Chrystus, gdy przyjdzie, dokona więcej znaków, niż on uczynił? Do faryzeuszów dotarło to, że ludzie oburzali się na Jezusa. Stąd wyżsi kapłani i faryzeusze posłali sługi, aby go pojmali. Wtedy Jezus oświadczył: jeszcze krótko będę wśród was, gdyż odchodzę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, lecz nie znajdziecie, gdyż nie będziecie mogli pójść tam, gdzie ja jestem. Żydzi zastanawiali się więc między sobą: dokąd on zamierza pójść, że nie będziemy mogli go odnaleźć? Może chce wyruszyć do rozproszonych w świecie heleńskim rodaków i nauczać Greków? Co znaczą te słowa: będziecie mnie szukać, lecz nie znajdziecie, gdyż nie będziecie mogli pójść tam, gdzie ja jestem? W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłynął strumienie wody dającej życie. Powiedział to zaś o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie zstąpił, ponieważ nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Niektórzy z tłumu po usłyszeniu tych słów mówili: on rzeczywiście jest prorokiem. Inni stwierdzali: on jest Chrystusem. Inni jednak pytali: czy Chrystus może pochodzić z Galilei?
Czyż Pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodził Dawid? I tak doszło z jego powodu do podziału wśród zebranego tłumu. Niektórzy chcieli go uwięzić, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Tymczasem słudzy powrócili do wyższych kapłanów i faryzeuszów. Ci zapytali ich: dlaczego nie przywiedliście go tutaj? Słudzy odpowiedzieli: nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Faryzeusze zwrócili się do nich: czy może i wy daliście się mu zwieść? Czy uwierzył w niego któryś z przywódców albo faryzeuszów? A ten tłum nieznający prawa jest przeklęty. Wówczas zabrał głos jeden z nich, Nikodem, który wcześniej przyszedł do Jezusa. Czy zgodnie z naszym prawem nie osądza się człowieka dopiero, gdy się go wysłucha i rozpozna, co uczynił? Odpowiedziano mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, a przekonasz się, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei. I rozeszli się do swoich domów. Kochani, zobaczcie, mamy taki rozdział, taki strasznie, że tak powiem, ludzki. Nie? Nie ma tego w innych Ewangeliach, tych wszystkich dyskusji o Jezusie. I zobaczcie, ludzie nie traktują Go po prostu jak od razu, wiecie, Zbawiciela, Mesjasza, wszyscy tam tłumami za Nim chodzą, wszyscy Go uwielbiają. Nie, mamy po prostu różne grupy. Niektórzy mówią: tak, to Chrystus, inni mówią: nie, zwodziciel. Niektórzy mówią: tak, to co robi, to jest świetne i cuda. Inni mówią: nie, to szatan przez niego działa. Koni, znacie to skądś? Do dzisiaj przecież tak jest w kółko w kościele, nie, z różnymi ludźmi. O różnych księżach się mówi. Jedni mówią: ten wspaniały, inni mówią: nie, to heretyk. Koni, no tacy są ludzie. Zobaczcie, nie możemy się opierać na tym, co ludzie sądzą. Ludzie zawsze będą podzieleni, ludzie zawsze będą mieli różne zdania. Ja się już dawno nauczyłem, że jak, nie wiem, na przykład pod moimi filmami są jakieś takie, wiecie, uwielbiające komentarze, nie, w ogóle, jaki to ojciec jest super, jaki to ojciec robi super rzeczy. Nie można by się, kochani, od czegoś takiego czasem, wiecie, przekonać. No dobra, no to chyba tak jest, bo skoro ludzie tak mówią, to chyba tak jest. Ale uwaga, potem pod innymi filmami jest: ty jesteś heretykiem, w ogóle jesteś do niczego. No to uwaga, wtedy też trzeba by temu wierzyć, nie? Kochani, nie. To, że gdzieś jest aplauz ludzki, to nie znaczy, że to jest prawda. To, że gdzieś jest potępienie ludzkie, to nie znaczy, że to prawda. Mamy szukać cały czas potwierdzenia u Boga, cały czas potwierdzenia. Zobaczcie, Jezus to w kółko powtarzał, nie? Jedynym, który daje o mnie świadectwo i którego świadectwo ja przyjmuję, to jest świadectwo mojego Ojca. Czyli ciągle poszukiwanie, jaka jest wola Pana Boga, czego Pan Bóg chce, co Pan Bóg potwierdza, czego nie potwierdza. Tutaj mamy szukać, kochani, jedynej prawdy.